Witam Państwa. W dzisiejszym nieco krótszym komentarzu chciałbym się głównie skupić na analizie indeksu S&P i DAX. Na tych indeksach coś się dzieje, mamy do czynienia z jakąś zmiennością. Wiadomo, że warszawski rynek już od dłuższego czasu porusza się w bardzo wąskim przedziale cenowym. Jeśli chodzi o indeks amerykański, wczoraj rzeczywiście bardzo ciekawie zadziałała strefa wsparcia 1422-25. Uaktywnił się tutaj popyt. Bykom udało się zainicjować dość wyrazisty ruch cenowy. Obecnie, tak jak podkreślałem wczoraj, zwróciłbym uwagę na lokalną zaporę podażową 1444, 46 i 47. Jej zanegowanie to w moim odczuciu zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego za oceanem. Również z kontynuacją odreagowania wzrostowego mamy cały czas do czynienia na indeksie niemieckim z rejonu wsparcia 7185-7205. Rozwija się właśnie ta inicjatywa. Dzisiaj doszło do konfrontacji w też wspominanym przeze mnie przedziale cenowym 7315-7325. To jest lokalna zapora podażowa zbudowana na bazie bieżącego impulsu spadkowego. I można przyjąć założenie, że w przypadku sforsowania tej strefy indeks powinien dotrzeć, powinien przetestować kolejny węzeł Fibonacciego 7410-7418. Aktualnym wsparciem nadal pozostaje oczywiście przedział 7185-7205. I krótkie spojrzenie na WIG20, który, jak już wiemy, porusza się w dość niewielkim korytarzu cenowym. Niemniej jednak za taką lokalną zaporę podażową, tak jak sugerowałem wczoraj, możemy w tej chwili uznać przecięcie dwóch linii. Chodzi mi tutaj o zieloną median line i czerwoną linię pitchworka. To przecięcie to mniej więcej poziom 2400-2405. Wydaje się, że w przypadku zanegowania tej lokalnej zapory podażowej zostałby wreszcie wygenerowany krótkoterminowy sygnał techniczny zapowiadający ruch w kierunku węzła podażowego 2438-45. Z pogorszeniem wizerunku technicznego wykresu mielibyśmy natomiast do czynienia dopiero w momencie przełamania wsparcia Fibonacciego 2338-2345. Dziękuję bardzo.